Alicjo. To zależy jaka kobieta i jaki mężczyzna, ale ten mężczyzna bardzo lubi ostro. Bo bardzo, bardzo pikantnie przyprawione. Bardzo dobre. Ja ciebie poproszę, żebyś powtórzyła jeszcze ten komentarz, jak on wróci, bo nie zauważyłam, że gdzieś wyszedł. To może zajmijmy się tym ciastem mech, a wróci autor kiszki ziemniaczanej i wtedy, żeby mógł posłuchać, czy rzeczywiście warto było do Bychawy aż ze Stoczka Łukowskiego jechać i przyrządzać dla nas kiszkę ziemniaczaną. No to co, zacznę od początku. Tu już napisaliście swój poemacik. Już tam gdzieś poszło, tak? Aż tam? Tak. To idę szukać. Idę szukać poematu. Gdzie jest poemat? Kończycie, czy jeszcze ktoś? A jeszcze ten stolik, tak? Jeszcze wy. No, końcówka poematu. Na was czeka takie niezwykłe zadanie, bo trzeba jakoś ten poemat zakończyć. Może być data? Dzisiejszej imprezy? Proszę, niektórzy próbują iść na łatwiznę i chcą się wykpić, ale tak łatwo chyba nie pójdzie. Już? Dobra, uwaga, uwaga, proszę bardzo, przekazujemy dalej swój do roboty, proszę Państwa. Proszę bardzo. Sprawca kiszki ziemniaczanej jest, więc możemy teraz podpytywać. Piotrze, słuchaj teraz. Teraz słuchaj. Alicjo, powtórz to. Na temat kiszki ziemniaczanej. Na temat kiszki ziemniaczanej, oczywiście. Zapytała mnie Basieńka, jaki smak. Ja mówię, w zależności od kobiety i od mężczyzny. Ten mężczyzna lubi bardzo ostro przyprawiać kiszkę. Lubi ostro, powiedziała, przepraszam. Przyprawiać. Ale jeżeli nie była próbowana, naprawdę bardzo świetny smak i super. Fajne możliwości. Myślę, że też jeszcze inaczej będzie smakowała, na pewno będzie smakować podpieczona, czy pieczona w piekarniku. Na pewno by dobrze smakowała wtedy, jakby ona była następnego dnia ogrzewana, nie? W ogóle ten wieprz ucieka. Oczywiście. Teraz czyli co, możemy zaprosić na jutro rano? Tak, nie ma sprawy. Mam zostać do rana. Także proszę Państwa, sami widzicie, jak ktoś chce popróbować podpieczonej kiszki ziemniaczanej, to jutro o 9 rano. Tutaj. Smakowała kiszka ziemniaczana. O, Pani jeszcze nie pyta. Bardzo smakowała. Tak, oryginalnie. A jadła Pani kiedyś? Właśnie, że nie. Jadłam, ale pieczoną, a nie taką. Bo to podgotowana była, tak? Proszę. Paweł, smakowała ci kiszka? Tak, bardzo się podobała. Czyli dobrze jest czymś jednak pobić kiszkę. A panu smakowała? No, ja się przyznam, że to dla mnie takie było wyzwanie, bo jednak smak jeszcze mi do końca nie przekonał. Rozumiem, że pan sugeruje, żeby go jeszcze poczęstować, tak? A może jakiś dodatek do tego dodać? No kurczę, z tym dodatkiem to trochę będzie trudno, bo może nie wypada przy okazji literacko-kulinarnej imprezy, o ile dobrze rozumiem sugestie. Dobrze. Krysia, czy tobie kiszka ziemniaczana? Tak, owszem, chociaż rzeczywiście ostra. Ale to po tych wszystkich smakach to myślę, że potrzebowaliśmy jakiegoś takiego ostrego, czegoś ostrego, tak? Bardzo dobra. Na tyle słodkości to akurat ta kiszka pasuje. A pani smakowało? Jeszcze nie. Pani tutaj, ale poznała pani tylko po prostu. Dobra, idę jeszcze kogoś zapytam i już kończymy. Tu już pani pytałam o kiszkę ziemniaczaną, czy nie? Już pytałam. Dobra. Czyli co, czy państwo już skończyliście pisać?
Dziękuję, posiedzę. To się nazywa chyba opieszałość, bo mieli 2 godziny na to, żeby przygotować jakiś fragment i co? Ale co, problem jest w rozszyfrowaniu daty dzisiejszego dnia, czy o co chodzi? Dochodzą, nie wiem do czego, ale już dochodzą. Bo chcemy już odczytać ten fragment. Proszę Państwa, ja Państwu powiem, na czym będzie, jak będzie wyglądało głosowanie, bo to jest dosyć istotne. Potrzebuję kogoś, kto ma stoper. Czy jest na sali ktoś, kto, nie wiem, ma w telefonie stoper? Jest. Tak, harcerz zawsze ze sobą nosi stoper. Druhna igła zawsze nosi stoper. Bo głosowanie, drodzy Państwo, będzie wymagało od Państwa trochę wysiłku, ale no jest chyba najprostszym sposobem. Ja będę mówiła dania, a Państwo będą bili brawo. Dorota będzie mierzyła czas i musi sobie to oczywiście zapisać. A potem, która potrawa, jakby najdłużej Państwo ją oklaskiwali, ta będzie ta wygra. W 25. edycji dania dla Mola zajął kociołek z Zaraszowa. 35. sekund i 30 setnych sekundy oklasku. Na zwycięzcę oczywiście tylko miesięcznego dania dla Mola. Plus standardową nagrodę pocieszenia i jeszcze taki zestaw wypasek smaku. Może się przyda. Zapraszamy do zdjęcia, gratuluję bardzo serdecznie. Chciałam powiedzieć, że ja w tym roku o Zaraszowie słyszałam. Powiedziała mi jedna instytucja, która działa na terenie całego powiatu lubelskiego. Dokładnie tak, tak. Lokalna grupa działania Kraina wokół Lublina. Powiedziała mi, że w Zaraszowie w tym roku się będzie dużo działo, a ja zapytałem się gdzieś z Zaraszu. LGD do mnie, nie tam nie było, wstydził mi się. Ale proszę Państwa, bardzo fajnie się złożyło, ponieważ tak, w sobotę byłem na weselu mojej siostry, z soboty na niedzielę jechałem na drugie wesele i przyjeżdżałem przez Zaraszu. Wtedy w Zaraszowie, a to była impreza na całego, także teraz już wiem gdzieś z Zaraszów i przyjadę na pewno.